Ekonomia, kapitał, gospodarka. Mimo oporu, rząd nie skróci listy profesji, które zamierza otworzyć. Niektóre potraktował jednak bardzo ulgowo. Proszę Państwa, bardziej ulgowo na przykład taksówkarze zostaną potraktowani. Projekt ustawy deregulacyjnej ma dziś ponownie trafić do konsultacji społecznych. Łagodnie potraktowano taksówkarzy, przewodników miejskich, zawody prawnicze. W przypadku pierwszych dwóch to gminy będą decydować, czy dostęp do nich powinien być koncesjonowany. 49 zawodów chce w pierwszym podejściu otworzyć rząd. Profesji regulowanych zostanie jeszcze 334, ale będzie także drugie podejście. Ja mam nadzieję, że minister Gowin się z tego nie wycofa. Ja trzymam, bo tutaj Sergiusz Najar się nie zgadza z tym, co ja mówię, bo chyba, że po bułgarsku mówi na tak, bo po polsku to na nie. Państwo mogą zobaczyć jak kamel. Ja trzymam kciuki i w tej kwestii i za ministra Gowina i za rząd. Tak, to wymaga wygładzenia pewnie niektóre... Pana Mirosława niektóre kwestie, natomiast... Jestem przekonany, że to trzeba robić. Ale tak się zastanawiam, bo jest w Gazecie Stołecznej informacja, taksówki sparaliżują. Wielki protest przeciw deregulacji zawodu planują jutro w Warszawie taksówkarze. Zablokujemy całe miasto, ostrzegają, szykując przejazd do centrum w porannym szczycie aż z 5 stron. Panowie taksówkarze, którzy słuchacie nas namiętnie, nie róbcie tego, bowiem oto pani Gronkiewicz-Waltz, pani prezydent, powiedziała, zaprotestowała przeciwko otwarciu zawodu taksówkarza. W przypadku w przypadku zawodu taksówkarza gminy, prezydenci i tak dalej będą miały wiele do powiedzenia i one będą decydowały właściwie, czy na swoim terenie ten zawód zderegulować, czy nie. Także nie protestujcie, nie ma sensu, nie utrudniajcie. Panie redaktorze, ale czy ja mogę tutaj zgłosić pewne zastrzeżenie? Tak. Ponieważ ostatnio zauważyłem, że coraz trudniej mi się załatwia taksówkę. W pewnym momencie nawet się prawie spóźniłem na samolot. No zamawia się taksówkę i to przyjeżdżam. Nie można zamówić, trzeba się załatwić. Dokładnie, się załatwia. 20 minut czekałem. Chyba w Krakowie, proszę pana. Warszawie taksówki chodzą świetnie. Juliana Wąsowicza, najlepszego taksówkarza Warszawy. Pozwolę sobie w tej chwili powiedzieć, co usłyszałem od pewnego z warszawskich taksówkarzy. Przy czym ja tego nie sprawdziłem, ale słyszałem to na własne uszy. Otóż powiedziano mi, że problem z taksówkami w Warszawie jest dlatego, bo zniknęli przewoźnicy. Tak zwani przewoźnicy osób, którzy nie byli taksówkarzami. I nagle z dnia na dzień kilka tysięcy samochodów przewożących pasażerów zniknęło z ulic Warszawy i brakuje w tej chwili taksówek. Moim zdaniem niestety takie regulacje... To są skutki regulacji. To są właśnie smutki. Znaczy, moim zdaniem to jest bardzo głupie podejście zwane deregulacją, a już tym bardziej oddawanie kompetencji tak zwanych regulacji gminom. No bo to oznacza, że państwo, które przez kilka dekad brało pewną odpowiedzialność za pewien odcinek usług, które wymagały staranności, kompetencji, kwalifikacji i dawały na to pewną koncesję, po 20 latach dość bezradnego wzmacniania samorządu zawodowego, branżowego, gospodarczego, bo wiemy, że ten samorząd w Polsce jest słaby, postanowiło to oddać gminom i wy się męczcie. Oczywistym jest, że gminy słabsze organizacyjnie, słabsze politycznie, mniej przygotowane, będą podejmowały przeróżne decyzje i teraz będziemy się dziwili, że w pewnej gminie coś jest uregulowane, a w pewnej gminie coś jest nieuregulowane, co stawia obywatela, który korzysta z tych usług, w sytuacji absurdalnej. A pan by wszystko uregulował. Ja po prostu uważam, że istnieje państwo zintegrowane, istnieje państwo, w które ja mam prawo oczekiwać, że nie będzie ono uciekało do rozdawania 3000 podmiotów uprawnień do tworzenia polityk, bo przepraszam, co w jednej gminie adwokatem jest ale ktoś Polska jest mający kwalifikacje, a w innej gminie, tak powiem, są panie ministrze, ale to dotyczy tylko taksówkarzy i przewodników. To dotyczy każdej dziedziny życia. W każdym urzędzie załatwia pan tę samą sprawę ale mimo wszystko sposób. Ja będę stawał przed sądami Rzeczpospolitej. Ja będę stawał przez, tak powiem, poza tym, jeżeli będę chciał ponieść pewne ryzyko, mówią, to sobie wykup polisę. To co, przepraszam, będę sobie wykupywał polisę na ryzyko wsiadania do taksówki w mieście Warszawa, bo w mieście Koszalin, ja tego ryzyka już nie będę ponosił. Nie, ja myślę, że Koszalin może będzie... To świadczy o tym, że pan minister Gowin nie ma, że tak powiem, rozeznania, nie rozumie ładu prawnego. Już wyjaśniam. Jest to wyłącznie działanie polityczne. Panie ministrze, proszę nie słuchać tych inwektyw pana ministra Najara. Powinienem się wypowiedzieć, ponieważ w tym towarzystwie jedynie ja mam kompetencje, żeby mówić o taksówkach, ponieważ byłem taksówkarzem. Wykonywałem ten zawód. Jak wiele innych zawodów, jak pan podkreśla. Jak wiele innych zawodów. I wykonywałem go... Także pogromcy jaszczurek. Szczurów. I insektów. Ale całkowicie się zgadzam tutaj z panem ministrem, że pomysł, żeby
znaczy, który wydaje się fajnym pomysłem, to znaczy spychamy decyzyjność w teren i tak dalej, i tak dalej. No, w każdej dziedzinie, w której chodzi o kreowanie polityki, czyli pewnych standardów, zasad, uważam, że to bezsensowne zupełnie. Właśnie będzie, czyli pan będzie deregulował całkowicie zawód taksówkarza, tak? Ja uważam, że zależy, jak zdefiniujemy deregulację. Ja uważam, że dostęp do tego zawodu powinien być łatwy, ale jednak każdy, kto wykonuje jakikolwiek zawód, powinien mieć do tego kompetencje i kwalifikacje. Ja pamiętam czasy, w których trzeba było, ja musiałem zdać egzamin ze znajomości miasta. Uważam, że to jest bardzo mądre, żeby ktoś, kto woził to miasto, znał. Dzisiaj zaczyna się kurs od tego, że człowiek siedzący za kierownicą zaczyna się uczyć obsługi GPS-a przy mnie, tak? No tak, tak. Ale nie mówię o taksówkarzach. Pokażmy argument skrajny. Za chwilę się dowiemy, że lekarze, którzy dzisiaj dostawać będą dyplomy uczelni, już to nie będą dyplomy państwowe, tylko będzie uczelnia X, uczelnia Y. Za chwilę się dowiemy, że w zasadzie, żeby wykonywać pewne, tak powiem, zabiegi, funkcje i zabiegi, to może robić każdy, bo zastrzyk każdy potrafi zrobić. Dać tabletkę, skierować na badania. Ale słuchajcie, nie popadajmy w skrajności. Nie, przepraszam. Ty nie... To jest spirala, która nakręca skrajności. Ale deregulujemy wszystkiego. Przepraszam, a niby co zachowamy? Trochę z panem ministrem się zgodził, bo robimy przesadę. Czyli na przykład taksówkarze, którzy mogą zrobić wielki larum na ulicach, to się rząd przestraszy. Panie prezydencie, straszy. Odwróćmy sytuację. Popatrzmy, skąd się wzięło szereg regulacji. Otóż grupy zawodowe nagle postanowiły sobie zmonopolizować rynek, ograniczyć dostęp. Tak zawsze nagle było. Nie, tak w Polsce nie było. Przepraszam, nagle to nie było. Chcemy są wytworem PRL-u? Nie, adwokaci nie są wytworem PRL-u. Jest parę profesji, takich jak adwokaci, jak lekarze. Tak. To są tradycyjne. Ale jeśli na przykład notariusze na przykład na świecie zachodnim nie mają tego typu monopolii. Mają też inną funkcję. Nie mają rzeczy, mają oczywiście, ja to polega na tym, że samorząd jest obdarzony. Ja myślę, że sprawa nie jest warta takiej wielkiej dyskusji. Nie, bo mówimy tylko taksówkarze. Słuchajcie, ja myślę, że w czasie trwania tych konsultacji społecznych sprawy się dotrą. Niektóre będą nie ma konsultacji społecznych. Tu jest po prostu wyłącznie siłowa przepychanka. Nie, ale rzeczywiście, że tak. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że 200 zawodów ma zostać całkowicie otwartych, to podjął ideologiczną decyzję. No tak, ale jednak trudno polemizować z tym, że dla dobra nas klientów dla dobra nas klientów, czyli większa konkurencja to zawsze w konsekwencji, w dłuższym okresie niższe ceny, wyższa jakość. Tak zawsze jest, było i będzie. EKG.